Na pytania Andrzeja Jadłowskiego, ćwiczenia z dolnego wyciągu. Panie Andrzeju, powiedziałeś zadałeś bardzo skąpe pytanie. Dlaczego? Dlatego, że z dolnego wyciągu praktycznie można wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. Jak pod górę, tak w hak, jak i walkę, triceps czy typowo bok. Otóż sklasyfikuję kilka ćwiczeń z wyciągu dolnego, wykorzystaniem przede wszystkim pasa od judo, a jeszcze wezmę jeszcze jedną rączkę i pokażę, jak to wykonywać można na rączki. Otóż z dolnego wyciągu, wykonując ćwiczenie z dolnego wyciągu, trzeba zwrócić na kilka rzeczy uwagę. Otóż zwróćcie uwagę na rzecz numer jeden. Biorąc pozycję startową, zwróćcie uwagę, że wasza linka oraz ręka musi stworzyć kąt prosty. Nie może być to w ten sposób, bądź zaczynać w ten sposób. To jest zasada dla wszystkich ćwiczeń. Czy będziecie robić to na biceps, czy to będziecie robić w bok, na supinator, czy na pronator. Wszystko się zaczyna od tego, że wasza linka z pozycji startowej tworzy kąt 90 stopni. Pomiędzy linką a przedramieniem macie 90 stopni. I wykonujecie ćwiczenie w ten sposób. Szczególnie fajnie wykonywać rotacje różnego rodzaju, ponieważ tu praktycznie u was zawsze zostaje się 90 stopni. Robicie tylko obrót nadgarstki. Teraz pokażę wam ćwiczenia, które można wykonywać z dolnego wyciągu na hak. Otóż takim ćwiczeniem jest ćwiczenie skręt nadgarstka do wewnątrz na supinator. Stajemy nieco bokiem do wyciągu. Tworzymy kąt 90 stopni pomiędzy linką a przedramieniem i wykonujemy ćwiczenie w bok. Również z dolnego wyciągu można wykonywać ćwiczenia na biceps. Są to ćwiczenia bardzo efektowe, gdyż wykorzystujemy czystą siłę bicepsu w ten oto sposób. Zasada ta sama. Kąt 90 stopni, 25-30% do góry, trenujemy biceps. Również na wyciągu dolnym możemy trenować nadgarstek. Trenować nadgarstek można na kilka sposobów. Można trenować go w ten sposób. Można go trenować w ten oto sposób. Można trenować również nadgarstek w ten oto sposób. Wykorzystując tylko ruch palca, nadgarstka i utrzymanie waszego przedramia z ramion w kącie 90 stopni. To są zagadnienia ogólnikowe, dlatego że z wyciągu dolnego możemy wykonywać również ćwiczenia oburącz, czyli wszystkie ćwiczenia na biceps, ściągania różnego rodzaju na plecy, na szeroki grzbietu i wiele, wiele, wiele innego. W arwrestlingu, jak zwrócicie uwagę, że my ćwiczymy 3-4 razy w tygodniu, przy tym wykonujemy za każdym treningiem od 3 do 5 ćwiczeń. Czyli ten cały arsenał, który ja wam pokazuję, to jest tylko i wyłącznie dlatego, żeby podebrać coś indywidualnie. Natomiast nie mogę powiedzieć, że wszystkie te ćwiczenia, które wam pokazałem,
tworzą jakiś kompleks ćwiczeń niezbędnych dla tego, żeby być silnym w górę, albo hak, czy biceps.